klasyka główna. Na dole jest pasek, który można dostosować dowolną ilość konfigurów. Następna rzecz to jest przewijanie. Tu można sobie mnóstwo ekranów wrzucić. Nie tylko w sumie 3 tam, czy 4. Ciekawe, zależy od tego, jak to ma potrzeby, jak chce sobie ktoś pogrupować. Przeciągam na kolejny ekran ikony w bardzo prosty sposób, bo to się... Tak, no. Jedyszym okiem eksperta. Nie wiem, nie chciałem. Ciągniemy ikonę, już wskakuje nam na kolejny ekran. Czemu? I tak można dalej, dalej sobie nie, te ekrany po prostu przybywają. Wszystko oprócz tego, co mi się nie podoba. Poza tym ta funkcja adaptacyjnego wyszukiwania jest naprawdę bardzo dobra. Powiedzmy, co możemy sobie tutaj wyszukać. Co? Kawiarnie? Takie opóźnienie? No dobrze, nie będzie. Właśnie Symbian. Wszystko wygląda. Zapomniałem o tym, że coś takiego istnieje. Już nie. Jeszcze znajduje się sprzedaż. Zakończyli produkcję wszystkich tych. No tak, nawet 800 tysięcy. Tu pojawiła się, bo jest włączona funkcja podpowiadania. I już tutaj zaczyna podpowiadać na przykład. Możemy sobie przewinąć Pałac Prezydencki na przykład w Warszawie. Nie, będzie Pałac Prezydencki w Warszawie. Proszę. Jedyne tak naprawdę po to sprzętowo. Mamy wtedy najbliższe aplikacje, które cokolwiek mówią o Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Łącznie z firmach, z tymi mapami Noki, gdzie można sobie wybrać trasę, dojazd. Ja chciałbym nagrywać. Oczywiście. Google. O, i już otwierają się mapy Google. Już normalnie aplikacje można sobie wykorzystywać. Tych aplikacji nie trzeba instalować na telefonie. One po prostu działają online. Oczywiście można sobie...